A więc, moi drodzy, kolejny vlog. Zaczynam od tego, że muszę stawić się na policji. O nie! Umawiałem się w zasadzie z tym policjantem przez no dobre 3 tygodnie, bo tam kiedyś kupiłem coś na Allegro. Znaczy, w sumie żona kupiła, jak mieliśmy remont, dużo się działo, kupiliśmy coś. No i żona nie popatrzyła, że ktoś ma 0 komentarzy. Jakieś szafki to były. Oczywiście, o, policja. Dobra. Teraz będzie taki tajniacki kadr, bo stoją koło mnie panowie. Nie wiem, czy tak wolno nagrywać, czy nie wolno tak nagrywać. W każdym bądź razie jadę, bo muszę tam coś zeznać. Musiałem pójść z tym na policję, bo Allegro wymaga, że jeżeli się kupi od jakiegoś konta słupa coś, żeby Allegro wypłaciło odszkodowanie, no to muszę mieć jakieś PK, coś tam z policji, takie coś. Później, że śledztwo umorzone i Allegro ogólnie wypłaca. Ogólnie z odzyskaniem pieniędzy walczyłem. No, z około 5 roku. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o procedurę Allegro. O tym jeszcze nagram konkretny film i Wam powiem, jak to w ogóle wygląda w przypadku firm, bądź w przypadku osób prywatnych. W każdym razie teraz muszę jechać właśnie i potwierdzić jakieś dane. Z tego, co wiem, jak szwagier był, jak jakąś grę kiedyś kupował, to poszedł i miał takie pytania, że facet go od razu na dzień dobry przepraszał za to, że musi takie pytania zadawać, bo szwagier też 5 lat temu kupił jakąś grę, później się okazało, że to były jakieś lewe CDK i dostawał pytania typu: czy pamięta pan numer konta, na który pan przelewał pieniądze na Allegro? Serio? Na takie coś idą nasze pieniądze? No trochę lipa. Ale ogólnie pan policjant, który do mnie dzwonił, był bardzo miły i tak dalej, w porządku facet się wydaje, więc... No więc nic, więc zasuwam, muszę tam pomóc mu, bo w zasadzie nie mam obowiązku, ale spytał się mnie, czy stawię się, pomogę. Mieliśmy problem, żeby... Jakoś wiecie, że ja mam mało czasu na wszystko, więc udało mi się jakoś wygospodarować kawałek czasu, żeby tam pojechać. No i zobaczymy, jak to pójdzie. No wiecie co? Powiem Wam, że po tym całym spotkaniu jestem lekko co najmniej zniesmaczony, bo o ile samo spotkanie już w założeniu było bezsensowne, bo też bym miał pytania typu, na jaki numer konta pieniądze przelewałem, czy coś. Byłem raz na policji, musiałem zeznawać, że kupiłem coś na Allegro, coś nie. Wiecie, po prostu czysta formalność. Po prostu potrzeba. Nie wiem, dlaczego takie oczywiście nie da się nawet przez internet chociażby jakoś zgłosić czy coś. Dla mnie to jest jakaś porażka. I dzisiaj nie wiem, po co miałem jechać. Właśnie tak jak mówię, chyba potwierdzać te numery konta. Z góry facet mówił, że to jest parę minut bezsensownej gadki. To mi powiedział właśnie policjant przez ten, że są takie procedury. Aha, odnośnie tego szwagra jeszcze, to facet policjant powiedział, że muszę tak 1500 osób przepytywali właśnie o numer konta. Tak jakby nie mogli wystąpić do Allegro na przykład, żeby im podał te dane. Nie wiem, jakaś w ogóle paranoja, ale słuchajcie. Umówiłem się z facetem, powiedział, żebyśmy się umówili na 12:00, bo on wtedy przychodzi do pracy, ale mówi, wie pan co, lepiej jak pan będzie tak gdzieś z 5 po, bo wtedy on już tam dojdzie do pokoju, wszystko tak dalej, żebym nie musiał nic czekać. Ja mówię, no wie pan, bo ja będę miał dosyć napięty czas, więc no fajnie jakby tak wyszło, co nie? Słuchajcie, równiutko 5 po, bo uwierzcie mi, że ja mam bzika na punkcie punktualności. Pojechałem tam parę minut wcześniej, 2 minuty poczekałem w aucie, żeby wejść dokładnie 5 po na recepcję. Pani przy okienku na recepcji powiedziała mi, że proszę poczekać. I zaraz ten policjant do mnie przyjdzie i wtedy idziemy tam do pokoju. Tak to wygląda, że tam nie można wchodzić sobie samemu. Słuchajcie, czekałem 25 minut. Zaczęło się robić pełno ludzi, pełno wiary, głośno. Ja ogólnie mnie szlak trafi, jak ja mam siedzieć na dupie na miejscu bezproduktywnie, nic nie robiąc. I w ogóle jeszcze ja jestem chory, dlatego ja nie chodzę do lekarzy siedzieć, bo jak ja widzę te wszystkie pieprzone kolejki, tych ludzi narzekających na wszystko dookoła, jak to jest źle i biadolą mi w ogóle. Po prostu ja się wkurzam i nie chodzę. I zaczęło mi to już tą sytuację przypominać. Więc co, siedziałem 25 minut, przeczytałem w zasadzie Wasze komentarze na kreatorze, na kreatywnym vlogu, zobaczyłem, co tam się dzieje. Wszedłem na Facebooka, podpisywałem Wam. No i po 25 minutach po prostu poszedłem kulturalnie do okienka, powiedziałem, że tak się nie robi, dziękuję, do widzenia, ja czekał więcej nie będę. Wiecie co, to jest lekka kpina, już nawet nie mówię, że czekałem kwadrans studencki, tylko normalnie czekałem 25 minut, kurde. Facet nie miał nikogo na pewno przede mną, bo tak jak mówił, on dopiero przychodził do pracy i byliśmy konkretnie na godzinę umówienia, miałem być pierwszy czy coś. A tu się okazuje, że kurde, ktoś się umawia, truje ci głowę za przeproszeniem, 3-krotnie do mnie, czy tam 4-krotnie dzwonił, umawiamy się i nagle kurde siedzę i marnuję swój czas. I tak naprawdę zmarnowałem w zasadzie godzinę czasu, bo no tak było. Połącznie z dojazdem, z przygotowaniem się, żeby to zawsze, wiecie, zdążyć wszystko w domu, jeszcze czekałem 10 minut, żeby tak ładnie równo wyjechać. I tak naprawdę zmarnowałem
marnowałem tylko swój czas. Takie coś jest irytujące. Pewnie będzie do mnie dzwonił, to mu powiem kulturalnie, że dziękuję, do widzenia, ja już drugi raz jeździł nie będę, tym bardziej, że to nie jest jakieś obowiązkowe stawienie się. Więc chrzanie taką robotę, nigdzie więcej jeździł nie będę. Jestem, powiem wam, bardzo zniesmaczony całą tą sytuacją, bo no tak się nie robi. Osoby dorosłe raczej nie powinno się tak robić. Więc sorry. Nie wiem, co zawiniło, kto zawinił, o co tam poszło, ale no mówię. Jedyne, co było takie w tej całej sytuacji, takie jeszcze, takie średnie, no to pani za okienkiem, która siedziała w rejestracji, na dyżurce, taka do osób najmilszych nie należała, więc tak jakby troszeczkę za karę tam siedziała. No mi się wydaje, że każdy wybiera swój zawód, każdy wybiera swoją pracę, więc powinien go chyba lubić. Jak ja bym nie lubił na przykład, jak ja bym nie lubiał robić zdjęć, czy nagrywać filmów, czy prowadzić YouTube'a, to bym po prostu tego nie robił, bo na siłę ciężko jest coś robić. A dlatego właśnie na przykład teraz siedzę i nagrywam ten filmik, bo lubię to robić. W każdym bądź razie to będzie chyba taki krótki vlog z tego zrobię, a raczej takie swoje gorzkie żale. Za chwileczkę lecę robić film na temat projektu skutera elektrycznego w zasadzie 10 kW, więc zobaczycie ten takie coś ciekawego. No i teraz jeszcze muszę pomontować kilka filmów, także lecę do pracy. Zmarnowałem tylko godzinę czasu pracy i w zasadzie to mnie najbardziej z tego wszystkiego boli. Szkoda czasu. Także trzymajcie się, moi drodzy, do następnego odcinka. Hejka, subskrybujka, łapka w górę i te sprawy, pamiętajcie. Hej!